Dobra, ziomeczki, mam dla was następną paczkę tipów, tym razem do DLC, więc jeżeli wam się spodoba, to wiecie, gdzie jest przycisk. I bez obwijania w bawełnę lecimy. Tip numer 21. Nowe zakładki dla ułatwienia życia. Jeżeli wejdziemy w opcje, to w trzeciej zakładce są dwa nowe ustawienia. Jedno z nich zaznacza wykrzyknikiem nowe przedmioty, a drugie aktywuje zakładkę, która pokazuje nam tylko nowo podniesione przedmioty. Także koniec z pytaniem po szybkim, panicznym podnoszeniu przedmiotów, co ja takiego właściwie podniosłem. Wystarczy wejść w zakładkę i sprawdzić. Tip numer 22. Dla koneserów kraftowania w Elden Ringu pojawiają się nowe przepisy na ogromne garnki i nie tylko. Pojawiły się też nowe belberingi odblokowujące bardzo przydatne przedmioty u naszych zasuszonych babci w Round Table Hold. Problem w tym, że bardzo dużo ludzi je ominęło, bo są schowane. Nowych beringów jest w sumie 7. Bardzo dużo ludzi je przegapiło, pewnie dlatego, że nie są widoczne z daleka, tak jak każdy inny przedmiot. Większość z nich znajduje się w wielkich słojach zawieszonych sznurkiem do jakiejś skały czy drzewa. Musimy się więc rozglądać i jeżeli znajdziemy taki słój, wyjmujemy łuk, strzelamy i wypada z niego belbering. Większość odblokowanych przedmiotów to składniki na konsumy, które wcześniej były bardzo upierdliwe do farmienia. Tip numer 23. O nie, przeszedłem połowę DLC, znalazłem nowe bronie i nie podoba mi się już mój build. A do tego przez wszystkie moje eksperymenty skończyły mi się larwy do respeku u Renali. Nie ma problemu. Wystarczy, że poeksplorujemy DLC nocą. W krainie cienia po zajściu słońca. Rozglądając się, możemy zobaczyć w oddali niebieskie światła. Znajdują się one zazwyczaj gdzieś na równinach i gdy się do nich zbliżymy, zobaczymy spektralne pochówki, a po środku przedmiot. Ten przedmiot to inny rodzaj, ale nadal larwy potrzebnej nam do zmiany naszego buildu. Tip numer 24. Nie martwcie się poziomem, a przede wszystkim nie farmcie, jeżeli dopiero idziecie do DLC. DLC ma swój własny poziom balansowania i ogólnie zostało stworzone do grania koło 150 poziomu. Mając to na uwadze, przeszedłem DLC 3 razy i za każdym razem wchodziłem do DLC postacią na innym poziomie. Najniższy z nich to 100, a najwyższy 166 i szczerze powiedziawszy, nie odczułem między nimi zbytniej różnicy. Jeżeli macie zamiar levelować, to raczej dociągnąłbym Vigor do 60, bo on rzeczywiście sprawia różnicę. Poza tym, lepiej skupić się na zbieraniu fragmentów cieniodrzewa. I tip numer 25. Po zwiedzeniu kawałka DLC możecie, tak jak ja, natknąć się na wiatr wychodzący z ziemi i pomyśleć: oho, skok! Nowe tereny do eksploracji. Po czym przy próbie użycia, okazuje się, że nic. I na miejscu do skoku jest taka spektralna kubka kamieni. Oznacza to, że musimy w pobliżu poszukać realnego odpowiednika i uderzyć go, by odblokować to źródło. Jest jednak pewna metoda dla leniwców, która jest błędem, ale nie została do tej pory poprawiona. Wystarczy użyć kajdan Margita albo Morgota w pobliżu zablokowanego wiatru, a kubka się rozpadnie. Dzisiaj było szybko, było sprawnie, mam nadzieję, że pomogłem i zobaczymy się następnym razem. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.